zaangażować starszą młodzież z innych ulic w ramach takiej właśnie pracy resocjalizacyjnej. Skąd tu tyle wody? Co? Skąd? Z nieba! Z nieba napadało! I co my z tym zrobimy? Zapakujemy! Pytania będziemy odpowiadać, Majko. Skąd jesteście? Już? Z Mickiewicza. A dokładnie? Dobrze, no będzie. Z Meliny. Z Meliny? Koledzy właśnie zaproponowali, żeby beatboxerów tamten zamówić, nie? Ale to jest bez sensu, bo z tego tylko starsi by skorzystali, ale trzeba było też pomyśleć o młodszych, nie? No. Żeby mieli jakąś rozrywkę, a nie trzeba się bardzo. Tygodni, kilkanaście tygodni może to się sprawdzić do tego, że będziemy na tym podwórku niemalże codziennie i będziemy przygotowywać najpierw to podwórko. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Jak idzie praca? Dobrze idzie praca. Terapia. I o to chodzi. O, i tu też plama. O, i to brudne. Wsparciu naszego placu zabaw, wspólnego dzieła wszystkich. Ponieważ razem z dziećmi wysunęliśmy taki pomysł i taką petycję, że w związku z tym, że zrobiliśmy plac zabaw, to chcielibyśmy je zwolnić do końca roku w ogóle ze szkoły, żeby mogły tam się bawić. Czy jest to możliwe? Musimy przygotować takie zwolnienia i dać do podpisu.